Wrocław. Wiemy, że to miasto południowo-zachodniej Polsce i że to jest siedziba władz województwa dolnośląskiego i powiatu wrocławskiego. Miasto jest położone na nizinie śląskiej, nad Odrą i czterema jej dopływami. Jest historyczną stolicą Dolnego Śląska, a także całego Śląska. Miasto jest trzecie pod względem liczby ludności w Polsce, z ludnością około 675 tysięcy mieszkańców, a piąte pod względem powierzchni. Jeśli chodzi o pozytywy, to w tym mieście nie brakuje ich. Oto nieliczne z nich. Mówią, że miasto otwarte na świat. Tak, Wrocław jest otwartym miastem. Można tu spotkać mieszankę wielu kultur, wpływów i tradycji. Wynika to z historii miasta, które po II wojnie światowej zostało totalnie zmienione. W tym czasie zostało zniszczone 60% zabudowy miasta, a większość lokalnych mieszkańców prowadziła się po zmianie przebiegu granic, a część została przesiedlona. Do Wrocławia zaczęła napływać ludność z różnych obszarów Polski, głównie z Lwowa, Wilna i Warszawy, zupełnie odmiennym kulturami, kuchnią i zwyczajami. Później napływały również inne mniejszości narodowe, na przykład Grecy po wojnie domowej w 1947 roku, czy też ludność po rozpadzie Jugosławii, czy też ludność z Ukrainy. Właśnie dlatego Wrocław stał się miastem otwartym dla wszystkich, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. To bardzo gościnne miasto, które koniecznie trzeba odwiedzić. Głodny jesteś? Możesz spróbować tu przysmaków kuchni lwowskiej, skosztować wszystkich odmian pierogu z pierogarni Stary Młyn, zjeść wyśmienity grecki gyros, czy też poczuć klimaty PRL, odwiedzając Konspirę albo Bar Miś. By the way, nie płacą mi za te reklamy. Można też spróbować owoców morza w Shrimp Barze, zjeść krwisty stek w La Casa de Musica, spróbować meksykańskiej quesadilli pancho. Na wrocławskim rynku nie zabraknie również przysmaków dla amatorów kuchni włoskiej czy orientalnej. Każdy znajdzie coś dla siebie. Będąc we Wrocławiu, warto również wybrać się na spacer po rynku późnym wieczorem i zobaczyć, jak wygląda nocne życie miasta. Ludzie wychodzą na ulicę, słychać gwar rozmów i ciche dźwięki muzyki, a wokół roztacza się widok podświetlonych budynków. Podczas takiego spaceru dobrze jest odwiedzić jeden z lokali z kraftowym piwem. W ciągu ostatnich kilku lat powstało wiele takich we Wrocławiu. Najlepsze lokale oferują nawet do 50 różnych gatunków piwa, więc można wszystko spróbować, ale nie za jednym zamachem. Dobrym pomysłem jest także odwiedzenie Wyspy Słodowej, gdzie przycumowane barki zmieniają się w bary i restauracje. Podświetlone łódki mienią się na tle Odry i tworzą niezapomniany widok. Wrocław ma to, czego nie ma nigdzie indziej. Będąc we Wrocławiu, warto, planując plan zwiedzania, uwzględnić miejsca, które znajdziemy tylko w tym mieście, takie jak Hala Stulecia, zabytek wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest częścią przepięknego kompleksu, na którym możemy odwiedzić fontannę multimedialną, ogród japoński, pergolę. Afrykanarium to część wrocławskiego zoo, najstarszego i prezentującego największą ilość zwierząt w Polsce. Posiada tunel podwodny, gdzie z perspektywy dna oceanu możecie oglądać życie zwierząt wodnych. Oczywiście warto zajrzeć również do innych części zoo, które oferują takie atrakcje jak karmienie zwierząt. Tylko uwaga, nie wiem, czy dadzą ci też spróbować ich karmić. Hydropolis to nowoczesne muzeum multimedialne, w
w którym dowiesz się wiele ciekawostek o wodzie, zarówno o jej obiegu, wykorzystaniu i ciekawostkach. Dzielnica Czterech Świątyń to jedyne takie miejsce w Europie, w którym na tak małej powierzchni można odwiedzić świątynię czterech różnych wyznań. Jest kościół protestancki, prawosławny, katolicki i synagogę żydowską. To tętniące życie miejsce, wypełnione przeróżnymi wydarzeniami, oferujące bogaty wybór restauracji również. Panorama Racławicka to wyjątkowy panoramiczny obraz prezentujący bitwę pod Racławicami, namalowany w zaledwie 9 miesięcy przed Jana Stygę i Wojciecha Kossaka. Oprócz obrazu odwiedzający mogą zwiedzić również przylegające muzeum. Ostrów Tumski to najstarsza część miasta, leżąca na dawnej wyspie. Wydawać by się mogło, że zatrzymany w czasie oddaje wyjątkowy historyczny charakter miejsca. Plac Solny chyba jedyne miejsce, gdzie można kupić kwiaty przez całą dobę i nawet w święta. Pewnie już nieraz uratowało z terapatów. Co ciekawe, pod placem znajduje się bunker czasu II wojny światowej, w którym obecnie znajduje się Muzeum Kina. A teraz coś o rynku pracy. Wielu osób wyjeżdża do Wrocławia na studia, ponieważ znajduje się tutaj wiele dobrych uczelni. Jednak na tym się nie kończy ich przygoda z tym miejscem. Dynamicznie rozwijający się rynek pracy poprzez dostęp do nowych technologii przyciąga duże międzynarodowe korporacje, dzięki czemu bez problemu znajdziemy tutaj zatrudnienie. Wrocław jest również pozytywnie nastawiony na młodych przedsiębiorców, na co wskazuje mnogość. Miasto przyciąga przede wszystkim osoby młode. Miasto przyciąga przede wszystkim osoby młode ze względu na bogatą ofertę akademicką. Znajduje się tutaj wiele prestiżowych szkół średnich oraz uczelni wyższych, które kształcą przyszłych lekarzy, przedsiębiorców, ekonomistów. Każdy z pewnością znajdzie tutaj swoją wymarzoną uczelnię. Okej. Jak każde duże miasto, Wrocław nie jest wolny od problemów, z którymi zmagają się mieszkańcy oraz inni, którzy tu często przybywają. Oto one. Dlaczego we Wrocławiu jest zła jakość powietrza? Chociaż sytuacja się już poprawiła, wpływ na złą jakość powietrza mają ogrzewanie mieszkań i domów w nieodpowiednich urządzeniach oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. We Wrocławiu źródłem smogu są w 60% paleniska domowe, czyli piece i kominki. W 25% smog napływa nad Wrocław w sąsiednich miejscowości, natomiast pozostałe 15% to emisja komunikacyjna pochodząca z ruchu drogowego. Niestety nadal są niekończące się korki. Pomimo iż jest dobra infrastruktura dróg ekspresowych i autostradowych. Długie powroty z pracy w towarzystwie ulubionej stacji radiowej i 2 km na godzinę widniejący na prędkościomierzu. Tak wygląda codzienność wrocławian. W 2021 roku Wrocław uplasował się na drugim miejscu w rankingu najbardziej zakorkowanych miast w Polsce i 25. miejsce w Europie. Niezły wynik, prawda? Na polskim podwórku wyżej od Wrocławia był tylko Poznań. Włodarze naszego miasta starają się zachęcać mieszkańców do przesiadki na MPK, lecz rosnące ceny biletów wcale w tym nie pomagają. Ale przestańmy narzekać, bo gdyby tak każdy zrobił, to nie byłoby tych korków, prawda? No i bardzo, bardzo, bardzo długie remonty. To problem, który dotyka chyba każdego mieszkańca miasta. Remonty dróg, mostów i torowisk potrafią trwać od kilka miesięcy dłużej niż początkowo jest to zakładane. Renowacje i inwestycje w nowoczesną infrastrukturę są potrzebne.
ale zadziwia mnie, jak długo trwa wyremontowanie kilkuset metrów drogi. Cierpią na tym kierowcy, pasażerowie MPK oraz krajobraz, który zamienia się w wieczny... Przeszyt galerii handlowych to problem. Wrocław jest zdecydowanie stolicą konsumpcjonizmu. W samym centrum miasta znajduje się kilka centrów handlowych i w każdym z nich możemy kupić w zasadzie to samo. Kilka sieciówek ubraniowych, sklep z elektroniką i AGT oraz parę lokali z jedzeniem to obraz każdego z nich. Nie przeszkadza fakt istnienia tych miejsc, ponieważ są one potrzebne na przykład dla rozrywki, ale z pewnością jest ich zbyt wiele. No i proszę więcej ich witam nie na kanale John w Polsce. Nazywam się John i dziś 8 z 10 odcinków serii 10 największych miast w Polsce, ich plusy i minusy. Także dziś właśnie Wrocław. Chciałbym wam, dotychczas oglądaliście plusy i minusy tego wspaniałego miasta. Chciałbym wam teraz pokazać herb Wrocławia. Także lew jest czeski, to jest lew czeski, symbolem przynależności miasta Wrocław do Korony Królestwa Czeskiego. Natomiast orzeł śląski pochodzi z herbów rodowych Piastów Śląskich, bo cały Dolny Śląsk ma również w swoim herbie orła. Jan Chrzciciel, święty Jan Chrzciciel, to patron wrocławskiej katedry. Teraz litera W oznacza imię Wratisław, tego, który pierwszy zbudował miasto Wrocław, albo Wrocław, i nadal mu imię Wratisławia. I to jest właśnie ten, co tu jest na środku z brodą. Jeśli się nie mylę, a jeśli się mylę, proszę oczywiście natychmiast mi powiedzieć. Miasto Wrocław, zachodniej, południowej części kraju. Właśnie położona, także około 3 godziny jazdy do Warszawy. Jeszcze jedno, proszę o wsparcie kanału, żeby ten kanał rósł, bo bez wasze wsparcie, wiadomo, stoimy w miejscu. Także jeśli do tej czasu widzieliście, się spodobało, to proszę o wsparcie. Dobrze, ja osobiście byłem w tym mieście kilka razy, na rynku w zoo, no i tak przyjazdem jeszcze więcej, wiele razy, ale pierwszy raz, kiedy byłem we Wrocławiu, od dawno, dawno temu. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. Moment, może odsłonię, bo może się odbija za bardzo. Pierwsze światło się nie za bardzo odbija. To jest dzielnica, gdzie jest katedra i most tumski. Widać tam w tle katedry. Możemy przybliżenie. Można widzieć mniej więcej, w jakiej erze to mogło być. Ale było to dawno, dawno temu, kiedy byłem młodzieńczym, kiedy właśnie byłem na wakacjach w Polsce. Nawet wtedy nie mieszkałem w Polsce. Czyli to jest taka ciekawostka z mojej strony. Zostaje nam teraz obejrzeć takie dwa fun fakty. Może drugie taki fakt, to nie jest fun. Dowiecie się. Oraz Wrocław na starych filmików. Kilka takich starych, co najmniej mają z 30 lat, co pokazują, jak miasto wyglądało dawniej. Zapraszam do dalszego obejrzenia tej edycji. W 2009 roku ustanowiony został rekord Guinnessa w liczbie gitarzystów, wykonując jednocześnie utwór Jimiego Hendrixa. Utwór Hey Joe grało jednocześnie 6346 gitarzystów. Właśnie
Nie możemy to nazwać fun fact, tylko taka smutna ciekawostka. Bo pierwszy obóz zagłady znajdował się we Wrocławiu. Może nie pierwszy, ale jednym z pierwszych obozów zagłady. On znajdował się na osiedlu Tarnogaj, czyli tam, gdzie obecnie znajduje się Wzgórze Gajowe. Obóz zagłady III Rzeszy przeznaczony był głównie dla więźniów politycznych. A jednym z więźniów był Karl Macher, ówczesny burmistrz Wrocławia. Obóz koncentracyjny funkcjonował w 1933 roku, tylko przez kilka miesięcy. Thank you.
Wam się spodobało, to co widzieliście, to co słyszeliście. Ja proszę o komentarze i opinie. Może coś jest niefaktycznie, podałem informacje, lub są inne ciekawostki, inne plusy, minusy. Także jeśli mieszkacie we Wrocławiu, pracujecie lub wiele razy odwiedziliście, proszę dodać komentarz, bo najlepsza treść to właśnie Wasze komentarze. To właśnie taka autentyczność tej edycji, to co nagrałem i to co mówiłem wcześniej. Także zostało nam tylko te dwa ostatnie odcinki w ciągu roku o Łodzi i o Krakowa. Gdzie jest Kraków? Tu. Wcześniej mówiłem, że nie będzie o Warszawie, bo na kanale właśnie znajdują się kilka takich ciekawych wideoklipów o Warszawie. Także myślę, że nie trzeba będzie jeszcze raz robić nagranie z tego miasta. To tyle. Inne oczywiście edycje na moim kanale, inne wideo nagrywam, na przykład o Kresach Wschodnich, między innymi o, jeśli mieszkacie na Śląsku, to obecnie o wsiach na województwie śląskim, również o największe katedry w Polsce, wyznania, też prowadzę taką serię i o miejscowości, w którym mieszkam, między innymi. To tyle, dziękuję, że przetrwaliście do tego ostatniego momentu i do zobaczenia wkrótce. Cześć.